Od tej statuetki najpierw zacznę, bo w przerwie odebrałeś ważną dla ciebie statuetkę. Powiedz coś o niej więcej. No tak, no jest to naprawdę miłe zaskoczenie. Szkoda, że ten mecz nie odbył się wczoraj, bo dzisiaj bym był na Super Gali w Mielcu. 80-lecia Stali Mielec. No fajne wydarzenie. Podobno to tam była statuetka za tam zespół tych 80 lat w skład, o, może tak siódemka. Powiem, siódemka, czy tam jakoś to było nazwane, no super wyróżnienie, no ja tamte czasy będę wspominał do końca życia w Mielcu bardzo dobrze i jak widać o mnie też tam pamiętają, to jest bardzo miłe, co tam przyjeżdżam na mecz ligowy, to naprawdę oklaski na stojąco, za przywitanie i ja dla tych kibiców też jestem bardzo miły, bardzo im dziękuję za to, co dostałem, bo to podobno była jakaś kapituła, która to wybrała i bardzo się cieszę, tylko szkoda, że mnie tam nie ma. Ale dzisiaj sentymentów nie było. No nie, no wiadomo, no, przed meczem, po meczu z chłopakami się zawsze porozmawia, jest ich tam coraz mniej z tej ekipy, w której ja grałem, ale bardzo ten zespół lubię, ogólnie ten klub i mam do nich wielki szacunek i myślę, że było widać na boisku, nie było jakiejś chamskiej gry, wszystko w ferworze i bardzo fajny wynik. Się tak przed meczem żartowaliśmy, że chyba trzeba słabiej tą pierwszą połowę zagrać, żeby w końcu ta druga wyszła. No i faktycznie tak to dzisiaj wyglądało. No powiem szczerze, że w przerwie w szatni to samo powiedziałem chłopakom. Mówię, panowie, jeszcze dobrze, w drugiej połowie nie zaczęliśmy, to może dzisiaj nam wyjdzie. No i super, no co, jesteśmy mega zmęczeni, powiem tyle i myślę, że to jest widać. Za dużo nas nie ma, jeszcze Konrad teraz wypadł, nie wiadomo co będzie ze mną, bo widać palec jest kwadratowy, jadę zaraz do szpitala. Także też może być kolorowo, ale no nic, myślę, że w tym roku swoje zrobiliśmy, mamy jeszcze dwa mecze, oby cało się skończyły i jedziemy niektórzy na wolne, niektórzy na kadrę i zobaczymy jak to będzie. Jeszcze chciałem zapytać o bramkarza, bo parę fajnych interwencji miał dzisiaj, wybronił parę ważnych akcji. Ale z której strony? U nas? Z naszej. No tak, no, od tego tam stoją. No co, no, bez bramki nie ma zwycięstw, taka jest prawda. Było widać, że jak bramkarz Mielca bronił, to też chłopaki byli na prowadzeniu. On złapał później przez to i nasi się obudzili i bardzo fajnie to wyglądało. Myślę też, że obrona w tym pomaga i oni są podbudowani tą pracą. Myślę, że to jest trenerem, bo trener bardzo mocno z nimi pracuje, wymaga od nich bardzo dużo i my się z tego, zawodnicy z pola, cieszymy, że tak to wygląda. Ale huśtawkę emocjonalną zafundowaliście dzisiaj kibicom. No tak, no to jest sport. No. Gdyby się wygrywało cały mecz dychą, no to kibice by nie przychodzili. No. Trzeba zrobić małą huśtawkę, która nam nie służy. Wolelibyśmy na spokojnie wygrywać, ale naprawdę emocje fajne, myślę, wszystkim się podobało i oby zdrowo do końca roku.